Dzień dobry. Drodzy nasi widzowie, dzisiaj razem z Robertem Lipińskim będziemy trochę bawić się słowem. A dlaczego? A nie powiem, o tym powie Robert. Robert, gorący kartofel do ciebie. No dobra, to ja zanim zacznę się bawić słowem, to powiem jakim słowem i dlaczego tak uznaliśmy. Być może część z was zastanawia się nad tym, skąd wziął się tytuł naszego podcastu i całej serii, czyli Przestań wreszcie sprzedawać. I dzisiaj będziemy chcieli o tym trochę opowiedzieć. No i żeby o tym opowiedzieć, będziemy się musieli pobawić jednym z tych słów. No i w ogóle przy okazji Robert przybliży nam, przynajmniej tak obiecał, kilka detali na temat metodyki, z której w ogóle zaczerpnął swoją metodykę, którą chyba możemy w zasadzie nazwać hasłem Przestań wreszcie sprzedawać. Myślę, że tak. Dobra, słuchaj Robert, bo jak mówisz o tym przestań wreszcie sprzedawać, to pojawiają się nam, wiesz, różne głosy. Jak to przestań wreszcie sprzedawać? Przecież Robert mówi jak sprzedawać, co znaczy nie sprzedawać, czy on kłamie, czy co? No o co chodzi? O co w tym wszystkim chodzi? No więc o co w tym wszystkim chodzi? Dobra, biorę kartofel i jedziesz. Myślę, że winny jestem zarówno tobie, jak i naszym słuchaczom króciutką taką, bym powiedział, historię, czy etymologię, można powiedzieć, tego tytułu mojej książki, czyli Przestań wreszcie sprzedawać. Dlatego, że jeśli tego nie opowiem, no to dalej będę próbował kogoś przekonywać, że może jest trochę inaczej niż jest. Każdy będzie mógł mieć swoją teorię. Ja chcę powiedzieć, skąd się to wzięło. A więc trochę się sięgnę trochę pamięcią do, można powiedzieć, mojego dzieciństwa albo wczesnych lat nastoletnich, kiedy to jeszcze z moim tatą chodziłem na takie bardzo fajne imprezy, które się odbywały w hali gwarii, nazywało to się turniej bokserski imienia Feliksa Sztama. Kto w ogóle tą tematykę bokserską gdzieś tam zna, to pewnie będzie wiedział, o czym mówię, ale w każdym razie ja i mój tata byliśmy, jesteśmy fanami boksu. I tam, jak sobie na to chodziłem, tata mi o tym wszystkim opowiadał, starał mi się wytłumaczyć, że boks to nie jest żadna bijatyka, bitka, nic złego, że to jest po prostu, że to są szybkie szachy, że to jest w ogóle sport dla ludzi myślących. I opowiedział mi historię właśnie rzeczonego Feliksa Sztama, który w tamtych czasach, powiedzmy tuż w latach 20., powiedzmy, trenował chłopaków, którzy tam chcieli się troszkę lepiej czuć na swojej dzielnicy, no to wiadomo, zapisywali się na boks. I wielu z nich po prostu przychodziło się pobić. I on wtedy mówił coś takiego, co mi wtedy utkwiło w pamięci: przestań się bić, zacznij boksować, przestań wreszcie się bić. On w ten sposób uczył tych chłopaków, że pomimo tego, że boks jest sportem uderzanym, to nie chodzi w nim o bicie. I mi to się skojarzyło ze sprzedażą, że oczywiście w sprzedaży chodzi o sprzedaż, ale nie do końca chodzi o to, żeby sprzedawać od razu. To znaczy, żeby robić to od razu w momencie, kiedy spotykamy się z klientem. I bawimy się teraz słowem, dlatego że ja nie mam takiego drugiego słowa, jakiego mógłbym użyć w połączeniu boksowanie i bicie się. Nie mam tutaj drugiego słowa sprzedawanie i cokolwiek. Wiesz co, tu nawiążę trochę do tego, co rozmawialiśmy przed odcinkiem, bo rzeczywiście słowo sprzedawać w tym takim rozumieniu końcowym, czyli w powiązaniu z całą metodyką, z procesem i tak dalej, jest faktycznie sprzedażą, natomiast mi się wydaje, że moglibyśmy trochę zmodyfikować to słowo pierwotne, które powszechnie jest rozumiane jako sprzedaż. Natomiast tak naprawdę moglibyśmy to sprowadzić do hasła wciskania albo czegoś z tym wciskaniem powiązanym, czyli na potrzeby, nazwijmy to przynajmniej tego odcinka, możemy powiedzieć: przestań wreszcie wciskać, a zacznij normalnie sprzedawać. I powiem tak, nie chciałbym nikogo obrazić, dlatego chyba się nie do końca zgodzę na twoją propozycję. Na szczęście to ja będę montował. Dlatego, że naprawdę to nie chodzi o to, że ludzie, że sprzedawcy wciskają. Niestety problem polega według mnie na tym, że hasło czy słowo sprzedaż, ono ma naprawdę bardzo długie, że tak powiem, konotacje, w szczególności powiedzmy w kulturze polskiej, gdzieś tam z czasów jeszcze powiedzmy szlacheckich, gdzie no generalnie wyszło na to, że sprzedaż jest czymś niefajnym. I jest druga rzecz jeszcze, że wszystko, czego nas uczyli trenerzy sprzedaży w latach 90. i później, może wiele osób, które tego słuchają, w ogóle w tamtych czasach jeszcze nie było ich na świecie, ale zakładam, że będą też tacy, którzy w tamtym czasie już się czegoś uczyli, to uczono nas, że sprzedaż to jest właśnie składanie ofert,
to jest to rzeczone w poprzednich odcinkach badanie potrzeb, to jest to dostosowywanie się do klienta, to jest opowiadanie o produkcie, to jest robienie dobrych prezentacji. To wszystko jest elementem sprzedaży. W związku z tym ja wciąż mam problem z semantyką, to znaczy ciężko mi jest znaleźć jednoznaczne słowo, bo myślę, że zgodzisz się, Tomek, że słowo wciskać jest pejoratywne znaczenie. Zdecydowanie, dlatego właśnie szczerze powiedziawszy go użyłem, bo sprzedawca w takim codziennym rozumieniu to jest jednak osoba, która przychodzi i mi przeszkadza. Chce mi coś wcisnąć, ja tego nie chcę, on mnie przekona jakimiś sztuczkami, wiesz, NLP czy tego typu, ja to kupię i ostatecznie wrócę z tym czymś do domu i będę bardzo niezadowolony, że dałem się naciągnąć, nie? No tak, tylko że z punktu widzenia tego sprzedawcy, on robił wszystko to, czego go nauczono, czyli wydawało mu się, że sprzedaje, tak? W sensie wykonywał cele. Okej, no czyli jakby zamykając ten temat nazewnictwa, my po prostu musimy na nowo zdefiniować to słowo, przynajmniej żebyście wiedzieli, jak używamy go w rozumieniu w naszym podcaście. I tutaj zrobię taką malutką, taki powrót do przyszłości, bo tego odcinka jeszcze nie nagrywaliśmy, ale myślę, że jeżeli mówimy o nowym definiowaniu słów, to dokładnie o tym samym albo dokładnie w taki sam sposób będziemy mogli rozmawiać o słowie proces, bo to słowo też całkowicie zdefiniowane na nowo wprowadza całkowicie nowe rozumienie sprzedaży. Ale wróćmy do samego tytułu i hasła przestań wreszcie sprzedawać. Tak jak już powiedziałem, gdzieś ta etymologia tego tytułu już jest Wam pewnie w tym momencie znana. Natomiast dodatkowym takim elementem, który wpłynął na to, że ten tytuł jest taki, jaki jest, jest to, że ja tej sprzedaży też się trochę sam uczyłem przez wiele, wiele lat. Zajmowało mi to dużo czasu, wiele różnych szkoleń, prób, błędów, spotkań i tak dalej. I doszedłem do takich wniosków, że kiedy przestaję sprzedawać, to zaczynam sprzedawać naprawdę po wielu latach. To znaczy, może to teraz brzmi dziwnie, ale ja przez długi, długi czas realizowałem to, czego oczekiwali ode mnie moi pracodawcy, czyli właśnie prezentowałem produkty, chodziłem na te spotkania, robiłem prezentacje i tak dalej. Natomiast kiedy zrozumiałem, że jak przestaję sprzedawać, tylko zaczynam rozmawiać po prostu o tym, co tego klienta interesuje, co go dotyczy, jak wygląda jego sytuacja. Czasami nawet w cudzysłowie mówiąc, poświęcałem dwa lub trzy spotkania, które absolutnie nie miały nic wspólnego ze sprzedażą. Dzisiaj niektórzy to nazwą budowaniem relacji, ale to myślę, że też rozwiniemy. Też nie do końca tylko o to chodzi. To zdałem sobie sprawę, że warto by było się tym wszystkim podzielić. I dlatego postanowiłem napisać książkę, w której dzielę się tą wiedzą, która jeśli zostanie przez Was przyswojona i zastosowana, to będziecie mogli oszczędzić ten cały czas, który mi zajął dojście do momentu, w którym zrozumiałem, że jak przestaję sprzedawać, to zaczynam sprzedawać. I to wszystko jeszcze ma podłoże, powiedzmy, metodyczne, ale chciałeś zadać pytanie. Nie, właśnie chciałem pociągnąć dalej o metodyce, nie? Bo doszliśmy do tego, że przestałeś sprzedawać, w rozumieniu przestałeś stosować te rzeczy, których byłeś uczony na przestrzeni iluś tam lat, czyli tak naprawdę technik jakichś tam, a zacząłeś stawiać się trochę w butach klienta, jeśli dobrze rozumiem, nie? Czyli to jest to przejście na klientocentryzm, słowo, które ostatnio mocno lubimy i o nim pewnie też troszkę ponagrywamy. Natomiast przestałeś być maszyną, która wykonuje, nazwijmy to, wyuczone kroki gdzieś tam wcześniej, a zacząłeś interesować się klientem. I super. Takie rozumienie słowa sprzedaż mi pasuje, mam nadzieję, że naszym widzom również i to się stało już w miarę jasno. A teraz mógłbyś powiedzieć troszkę więcej o samej metodyce, nie? No bo gdzieś te rzeczy zostały usystematyzowane, w końcu znalazłeś metodykę, która spina te wszystkie elementy, które gdzieś tam po drodze ci przypasowały. Tak, nie wiem, czy już o tym wspominałem, czy nie, ale moim takim guru i pewną inspiracją główną, jeśli chodzi o sprzedaż, jest być może wielu osobom już zapomniana albo traktowana trochę jako coś przestarzałego, metodyka, którą stworzył Mike Bosworth i on to zrobił w połowie lat 80. Powstała wtedy ta metodyka. Ona oczywiście była rozwijana, do dzisiaj jest rozwijana, natomiast po drodze Mike Bosworth ją sprzedał w 2000 chyba pierwszym roku do Keitha Yeatsa. Ten ją rozwinął do nazwy The New Solution Selling, bo pierwotnie nazywała się Solution Selling. Ja powiem tak, ja nie jestem ortodoksyjnym wyznawcą całej tej metodyki, ani jednej, ani drugiej. Nie jestem ortodoksyjnym, bym powiedział, certyfikowanym trenerem jakiejkolwiek metodyk. Ja po prostu przyglądając się tym
no tak, tym dwóm metodykom można powiedzieć, bo one są trochę rozdzielne, wyciągnąłem z nich to, co według mnie naprawdę działa w praktyce. Mhm. I, działając sobie jeszcze jako sprzedawca czy osoba, która rozwijała biznes u moich pracodawców, robiłem różnego rodzaju, nazwijmy to, testy, co na jakim spotkaniu zadziała, co nie zadziała. Potem to troszeczkę konfrontowałem z jakąś wiedzą teoretyczną, uczyłem się, czytałem i tak dalej. I takim przełom, można powiedzieć, był wtedy, kiedy pracowałem w jednej z takich dużych firm informatycznych i mieliśmy taki projekt, żeby stworzyć rozwiązanie do obsługi pewnego rodzaju ubezpieczeń. No i musieliśmy na to znaleźć klienta. No więc ja chodziłem po tym rynku i tam mówiłem tym moim klientom, jaki to my mamy fajny produkt, jak my zrewolucjonizujemy rynek tych ubezpieczeń i w ogóle, i to w ogóle nie działało. W pewnym momencie na jednym z tych spotkań stwierdziłem, że chrzanie, to nie będę już o tym produkcie gadał, bo to po prostu nie ma sensu, patrzą na mnie jak na sprzedawcę odkurzaczy, tylko trochę droższy. I poszedłem na jakieś tam jedno czy drugie spotkanie z moim teraz obecnie wciąż dobrym znajomym, można powiedzieć kolegą, który wtedy był dyrektorem IT i przy okazji dyrektorem operacyjnym jednej z takich dużych firm ubezpieczeniowych. I my po prostu sobie wtedy usiedliśmy gdzieś przy kawie czy przy jakimś lunchu i ja w ogóle nie rozmawiałem z nim o tym, czym ja dysponuję. Tylko szczerze powiedziawszy, poszedłem na to spotkanie po to, żeby wreszcie zrozumieć, o co w tym cholernym biznesie ubezpieczeniowym chodzi. Żeby dało się sprzedać ten produkt. Bo ja zupełnie tego biznesu, ja go znałem powierzchownie, tak? Wiedziałem, jakie procesy tam się realizuje, wiedziałem, w jaki sposób systemy informatyczne mogą to rozwiązać, natomiast nie do końca wiedziałem, co tak naprawdę się dzieje po stronie tej firmy, jak ona działa. Mhm. Powiem szczerze, że to było w ogóle mega spotkanie, bo mój klient w ogóle opowiadał, gadał jak najęty. Ja po prostu siedziałem i chłonąłem trochę rzeczy jak na wykładzie, bo ja połowę rzeczy nie rozumiałem, więc musiałem go dopytywać. I to było super spotkanie, jedno, drugie, trzecie, gdzie potem my wspólnie doszliśmy do wniosku, ty, a może by to teraz zrobić trochę inaczej? Bo zobacz, cała konkurencja tak działa jak wy, nie? A ja wiedziałem już, że my mamy jakiś pomysł na to, jakby to można było zrealizować. Mhm. I to był moment, w którym ja zrozumiałem, że pomimo tego, że ja mam w zanadrzu ten oręż, tak, w postaci produktu, czy usługi, czy oferty, którą mógłbym zaraz wyjąć, to ja jak na filmie Braveheart mówię hold i czekam, nie? Czekam do odpowiedniego momentu, w którym będę mógł ten oręż wyjąć. I jak ja ten oręż wyjąłem w odpowiednim momencie, to było tylko formalnością, żebyśmy podpisali umowę. I to są... Ale jak rozumiem, wyjąłeś go wtedy i tylko wtedy, kiedy byłeś przekonany, że on faktycznie może temu klientowi pomóc, nie? No tak, bo gdyby podczas tej rozmowy wyszło na przykład, że ten klient stosuje podobne rozwiązanie albo w ogóle nie funkcjonuje w tym dziale ubezpieczeń, o którym my myślimy, bo wiesz, ubezpieczenia, nie? To no tak, jasne. Mhm. Można by wiele książek napisać, tak? Różnego rodzaju tam te streamy finansowe w firmach ubezpieczeniowych są. Gdybym w ogóle nie wiedział, że on ma taki pomysł albo że w ogóle w tym kierunku ta firma chce iść, to absolutnie bym tego oręża nie wyciągał, a wcześniej wyciągałem, bo według mnie targetem była firma ubezpieczeniowa. Mhm. Lista, jadę, jeden po drugim, spotkania, nie działało. I tutaj pomogła mi metodyka właśnie, bo ta metodyka mówi o tym, żeby, to już o tym mówiliśmy, skupić się na tym, czy po stronie klienta występuje pewien ból biznesowy, czy jeśli tego nie zrobi, to coś się zadzieje, jakie są przyczyny tego, że on to ma, czy są możliwości po mojej stronie, żeby to wszystko zaadresować. I te rzeczy poukładały mi sposób tak naprawdę też słuchania, zadawania pytań i zbierania informacji z tych spotkań, podczas których można powiedzieć, klient opowiadał mi o czymś, co na pierwszy rzut oka nie przybliżało mnie do sprzedaży, bo ktoś mógł powiedzieć, no stary, siedziałeś i tam gadałeś 5 spotkań i tak samo mogłem iść na 5 pojedynczych spotkań. Ten sam czas bym poświęcił na to, a tutaj dokonałem tego powiedzmy na 5 spotkaniach, ale na koniec mieliśmy fajny deal i potem on się zresztą gdzieś tam zreplikował na kilka jeszcze innych podmiotów. Jasne. Dobra, no znaczy brzmi naprawdę nieźle, natomiast wiesz, za chwilkę pojawi się pytanie, które mi się na przykład pojawiło. Okej, my tak sobie chodzimy, pijemy kawę, jemy obiady z naszymi nieklientami, nie wiemy, co z tego wyjdzie, a jednak targety gonią, nie? To ja bym zaparkował ten temat metodyki, panie kolego, i zaprosił naszych widzów na kolejny odcinek, w którym pogadamy po prostu o tym, w jaki sposób w tym podejściu można realizować targety, bo drodzy państwo, można.
I to byśmy zrobili jako odcinek numer kolejny. Zróbmy. Zamykając temat dzisiejszego odcinka, to jest metodyka. Natomiast czy miałbyś znowu jedną rzecz, którą możemy od jutra wprowadzić w naszych firmach, która właśnie pokazuje siłę metodyki, no i chodzenia na obiady? Pewnie rozwiniemy to podczas przyszłego spotkania, ale to się wiąże z tym, co chciałem powiedzieć dzisiaj, że my musimy być bardzo selektywni. Mhm. To jest, myślę, że coś, co powinniśmy wprowadzić od jutra. Jeśli drogi słuchaczu, sprzedawco, dyrektorze handlowy, szefie, właścicielu, masz jakiś produkt, usługę, a zapewne masz, którą sprzedajesz, to zastanów się bardzo, bardzo wnikliwie nad tym, czy aby na pewno target, który mówię teraz w rozumieniu klientów, do których chodzimy, czyli target klientów, do których z tym owym produktem bądź usługą chodzisz, jest na pewno idealnie pasujący do ich sytuacji biznesowej, bo nie wystarczy tutaj zdefiniowanie tego na poziomie branży. Nie wystarczy też zdefiniowanie tego nawet na poziomie, nie wiem, wielkości firmy z danej branży. Bardziej chodzi o to, żeby zastanowić się, jaka sytuacja biznesowa po stronie klienta sprawia, że on w wyniku tej sytuacji może mieć problem, a my możemy ten problem rozwiązać, posiadając ten właśnie produkt czy usługę. I teraz, jeśli zawęzimy sobie grono naszych klientów potencjalnych i tych osób, z którymi będziemy się spotykać, do takiego grona, to w dużej mierze będzie nas stać na to, żeby takie spotkania odbywać. Rozwiniemy to sobie na kolejnym odcinku, bo tam będzie jeszcze jeden bardzo ważny element, o którym dzisiaj nie powiem, ale myślę, że od jutra można by było zrobić tak, żeby zastanowić się po prostu nad naszym portfelem klientów, przejrzeć i zobaczyć, kto na tej liście, w cudzysłowie powiem, ale nie zasługuje na to, żebyśmy z nim pracowali. Tak jest. No dobra, to słuchajcie, mamy na następny odcinek dwie kandydatury, czyli o grupie docelowej i o tym, jak wyznaczać KPI-e. I teraz, co wybierzemy, to jeszcze musicie poczekać. Dowiecie się za tydzień. Tymczasem bardzo Wam dziękujemy. Robercie, hashtag, znowu bym zapomniał. Hashtag jest bardzo prosty. Przestań wreszcie sprzedawać. Polskie tak znaki. Wszystko tak już tam znajdziecie. No mam nadzieję, że już go zapamiętaliście, polubiliście, a jeśli jeszcze nie, to warto go sobie dzisiaj gdzieś wpisać i poszukać, co się pojawi pod tym hashtagiem. A już tam trochę jest. Tak jest. Tymczasem prosimy oczywiście o pozytywne komentarze, udostępnienia, lajki i subskrypcje. Wszystko to, co się da, aby ta nasza wiedza sięgała szerzej. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia następnym razem. Pa! Do zobaczenia, cześć!